mamy pogodę taką, jaką mamy, za oknem jest już jesień, deszcze, chociaż przeciwdeszczówki to nie jest tylko kwestia jesieni, a także korzystamy z nich w lecie. Natomiast mamy ze sobą jedną z nich od cenionego włoskiego producenta, od Dainese. Powiedz mi, Kamil, dlaczego motocyklista powinien się taką przeciwdeszczówką zainteresować? No przede wszystkim, jeśli chodzi o Dainese, to tutaj mamy jakość. Nie jest to taka zwykła przeciwdeszczówka, nie jest to taki, jak ja to mówię, woreczek śniadaniowy, tylko tutaj naprawdę mamy jakościową, fajną membranę. Bardziej to przypomina kurtkę do wypraw górskich, czy taką naprawdę grubszą kurtkę przeciwdeszczową, bo nie tylko można ją stosować jako przeciwdeszczówkę na motocykl, ale jeśli ją dobrze dopasujemy, to również jako kurtkę tak do chodzenia i do ochrony przed deszczem, na przykład w trakcie zlotu motocyklowego. I warto przy czym zauważyć, że ten rozmiar, który mam na sobie, to jest XS. I sami widzicie, ja ją założyłem na bluzę, więc ona jest wciąż dość duża. Także producent przewidział, żeby pod nią włożyć pełnoprawną kurtkę motocyklową czy skórę motocyklową. Przy czym polecam przyjść do Kamila, tutaj na drugie piętro, do Moto Mio i sprawdzić, jaki rozmiar jest dla Was, bo możecie być po prostu tą przestrzenią, która zapewnia tę deszczówkę, być zaskoczonym. Materiał jest taki dość konkretny, bardzo śliski. Ale także widać, że wykonanie jest na najwyższym poziomie. Radzi sobie z wodą. Nie zatrzymuje tej wody na godzinę, na dwie, tylko że jak mamy naprawdę taką wyprawę, która nam się szykuje, a widzimy, że pogoda nam nie sprzyja, nie mamy się co bać. Tylko przeciwdeszczówka do kuferka i w razie, gdyby coś nas złapało, czy jakaś nawałnica, jesteśmy zabezpieczeni. Także polecamy, przyjdźcie do Kamila, na pewno pomoże Wam w doborze przeciwdeszczówki. Dainese to jest jeden z najlepszych możliwych wyborów. Myślę, że nie będziecie zawiedzeni. Zapraszamy do Moto Mio. Kamil na Was tutaj czeka.